suszone substraty japońskie. Ten rodzaj podłoża jest absolutnie idealny do uprawy roślin akwariowych. Jest to czarna ziemia zebrana pod japońskimi wulkanami, która jest suszona i formowana w Japonii w małe kulki. Dzięki temu nie zanieczyszczają one w żaden sposób wody. Substraty te zawierają dużą ilość naturalnych składników odżywczych, z których korzenie roślin mogą czerpać przez lata. Ponadto mogą one pobierać nadmiar składników odżywczych z wody, które w przeciwnym razie mogłyby stanowić pożywienie dla glonów. Oznacza to, że rośliny mają wszystkie składniki odżywcze tuż przy swoich korzeniach. Bardzo dużą zaletą jest możliwość obniżenia pH i twardości wody. Rośliny tropikalne i ryby uwielbiają miękką wodę oraz niższe pH, lecz jest to przeciwieństwo wody z kranu. Podłoża japońskie lekko zakwaszają wodę i tak samo jak w przypadku składników odżywczych, pobierają z niej sole powodujące twardość. Kolejną niezaprzeczalną zaletą jest to, że umożliwiają przepływ tlenu nawet w głębszych warstwach podłoża, dzięki czemu oczyszczają wodę w akwarium w bardzo podobny sposób, jak to robią filtry akwariowe. Podłoża te wymagają jednak specjalnego traktowania. W pierwszym miesiącu zaleca się częstszą podmianę wody, dopóki akwarium się nie ustabilizuje. Zaleca się również całkowite przykrycie podłoża roślinami, aby nie było go widać z góry. Ten rodzaj podłoża jest zdecydowanie najlepszym wyborem w przypadku akwarium roślinnego. W naszych akwariach używamy wyłącznie japońskiego substratu ControSoil oraz stosujemy nawozy InVital.